Witam Państwa, nazywam się Marek Folwarniak. 19 stycznia bieżącego roku miałem przyjemność inaugurować cykl wykładów w łódzkim oddziale Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Wykładem pod tytułem Szeląg w numizmatyce polskiej był to rys historyczny, część pierwsza. Z uwagi na to, iż część z Państwa nie mogła uczestniczyć w tym wykładzie, na Państwa prośbę pozwoliłem sobie przygotować taki skrót w formie prezentacji z tego wykładu. Z uwagi na objętość tematu, w wykładach tych pominąłem szalongi litewskie, jak i okupację szwedzką. Zapraszam do obejrzenia. Z uwagi na obszerność tematu mamy do prześledzenia w zasadzie 300 lat w historii numizmatyki polskiej szalonga od drugiej połowy XV wieku do końca XVIII. Pozwoliłem sobie podzielić to na segmenty i dzisiejsze wystąpienie dotyczy w pierwszej części panowania Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Gdybyśmy mieli odnieść się do tego, w jaki sposób funkcjonuje pojęcie szalonga obecnie, to nie byłoby to zbyt dobra, przychylna opinia, bo każdy z nas skojarzyłby sobie szalongi z takimi powiedzeniami jak znać kogoś jak zły szalong, albo coś, co nie jest warte nawet złamanego szalonga. Czyli ewidentnie chodzi tutaj o odniesienie się do monety o zdecydowanie niskiej wartości. A nawet takie podkreślenie jak złamany szelong, czy nie dosyć, że szelong to jeszcze złamany, odnosi się do najniższych z możliwych wartości, albo w zasadzie braku ich. Czy tak w rzeczywistości było na samym początku genezy szelonga? Za chwileczkę prześledzimy sobie to. Geneza szelonga solida sięga czasów epoki rzymskiej. Moneta ta jako solid pojawiła się w latach 309-310 w Mennicy w Trewirze za panowania Konstantyna I i zastąpiła wtedy obowiązującą złotą monetę aureus. W początkowej fazie występując w zasadzie z takim przydomkiem aureus solidus, a później już sam solidus jako osobna moneta. I proszę zwrócić uwagę na znaczenie tego słowa. W łacinie solidus, mocny, trwały, niewzruszony, czyli zupełnie przeciwstawnie do tego, w jakiej ocenie, znaczeniu funkcjonuje w obecnym czasie szelong. Tu pozwoliłem sobie zilustrować ten okres bardzo ładnym przykładem solida Focasa z aukcji GDN-u. Nie bez powodu, dlatego że na stronie tego domu aukcyjnego znajduje się bardzo ciekawy i dokładnie wpisujący się tutaj w ten okres wykład pana Bartosza Awianowicza o aureusie solidusie. Także zapraszam i polecam, bo bardzo ładnie wprowadza w zasadzie nas w ten temat, szczegółowo, jak zawsze opisując i pogłębiając naszą wiedzę. Solidus funkcjonował w Cesarstwie Bizantyjskim od XI wieku. Przekształcony został w jednostkę obrachunkową odpowiadającą 24 karatom czystego złota i stał się w zasadzie najważniejszym ze środków płatniczych Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego. Następnie w karolińskiej reformie monetarnej solid został przyjęty już jako element srebrnego systemu monetarnego i stosowany był w zasadzie przez całe średniowiecze. I tutaj mamy odniesienie do, że z jednego funta, czyli 408 gramów, wybijano 20 solidów, co odpowiadało 240 denarom. Czyli dla naszego przeliczenia na ziemiach polskich posługiwano się solidem równym 12 denarom. Od pierwotnej nazwy solida wywodzą się późniejsze jego odmiany nazewnictwa, chociażby znany nam szelong. Mamy tutaj przykład pięknego szelonga solino weneckiego. To jest w zasadzie pierwsza połowa XIV wieku. Wprowadzony został na potrzeby handlu z Europą Zachodnią. Na potrzeby handlu ze Wschodem Republika Wenecka wybiła grosze i półgrosze. I tutaj też polecam opracowanie, z którego zasięgnąłem ilustrację, czyli pracę pana Dariusza Marzenty, Waria numizmatyczne. Jest to zespół luźnych opowiadań
numizmatycznych, które wprowadzają między innymi w tematykę szelonga. Pierwsze szelongi na terenach polskich były to szelongi napływowe krzyżackie. Pochodziły z państwa zakonnego na ziemiach polskich zagarniętych poprzez zakon lub w ramach obrotu strefy przygranicznej. W ramach reformy monetarnej Winricha von Knieprode w drugim jej etapie w roku 1380 szelong zafunkcjonował po raz pierwszy jako nowa moneta srebrna, a nie jako jednostka obrachunkowa, o której wcześniej rozmawialiśmy. I szelong miał wagę 13,5 buta srebra, składał się na 12 brakteatów, bity był z grzywny chełmińskiej, na którą wchodziło 60 szelongów. Jeśli chodzi o sam przykład szelonga, który tutaj Państwo macie, klasyczny szelong krzyżacki, tarcza Wielkiego Mistrza z 1224 roku, Złoty Krzyż Jerozolimski na złotej tarczy, Czarny Orzeł Cesarski. W napisie otokowym mamy imię Wielkiego Mistrza i numer. Na rewersie tarcza zakonna z 1191 roku i napis Moneta Panów Pruskich. W roku 1466 drugi pokój toruński zakończył wojnę 13-letnią, na mocy którego państwo zakonne stało się lendem polskim, a co za tym idzie krzyżacki system monetarny wszedł do systemu państwa polskiego. Zanim to jednak nastąpiło, przeszliśmy procesy przeciwdziałania napływowi szelongów krzyżackich na teren Polski. Na podstawie przywileju króla Kazimierza Jagiellończyka miasto Toruń rozpoczęło w latach 1454-56 emisję pierwszych polskich szelongów pruskich. I tutaj mamy, proszę zwrócić uwagę, do czynienia z bardzo efektownym herbem, mur miejski z bramami, trzema wieżami. I byty on został w bardzo dobrym srebrze o wartości, która w zasadzie nigdy później nie miała już powrócić. Zaraz po zamknięciu tej mennicy sukcesywnie został wyłapywany z uwagi na zawartość srebra z obiegu. Jeśli tutaj mamy prześledzić ten rozwój szelonga polskiego, to warto, żebyśmy zaobserwowali, jaką wartość posiadał na początku okresu, a później stosunkowo w krótkim czasie, jaka nastąpiła deprecjacja. Jeśli chodzi o wagę tych egzemplarzy, to tutaj kwestia jest na razie nieustalona dokładnie, dlatego że w literaturze Gumowski podaje wagę 12 łutów, co przekłada się na 1,2 grama. U Kubiakowej mamy 10,2 łuta, co daje nam 0,9 grama. Czyli przyjmujemy średnio około 1 grama czystego srebra dla tej monety jako materiał wyjściowy do porównywania późniejszych zmian. Ten egzemplarz, który tutaj widzicie Państwo, bardzo rzadki, to jest R5 Kopickiego. I proszę sobie wyobrazić, że ten egzemplarz w roku 2021 został sprzedany za ponad 20 tysięcy. Także nikt tu nie mówi o monecie o niskiej wartości. I wcale nie jest to najrzadszy egzemplarz. Powiedziałbym, że właściwie z tych trzech wyróżnionych przez Kopickiego to jest ten najbardziej popularny, jeśli w ogóle można mówić o popularności w przypadku tak rzadkich egzemplarzy. Najbardziej ceniony R7 jest orzeł bez tarczy, następnie R6 orzeł z tarczą, no i ten egzemplarz, który widzimy, gdzie mamy tą O nad tarczą, nad bramą miasta R5. Na początku wojny Kazimierz Jagiellończyk zapowiedział udzielenie prawa menniczego czterem miastom pruskim i w roku 1457 na podstawie tych przywilejów trzy miasta pruskie zaczęły emisję szelongów, tylko szelongów już miejskich. Były to Gdańsk, Toruń, Elbląg. Mamy tu przykład szelonga gdańskiego. Z Kopicki to jest RK i też wartość aukcyjna tej monety z roku 2021 przekroczyła ponad 2000 zł. Najrzadszą odmianą, którą przewiduje Kopicki, z R8 jest orzeł bez tarczy. Natomiast pozostałe pozycje w liczbie praktycznie 50 pozycji, no to jest cały przekrój od R do R7. Kolejny szelong z mennicy w Toruniu, tu już jako szelongi miejskie, wcześniej mieliśmy w Toruniu szelongi pruskie. O podobnej stylistyce, gdzie mamy po jednej stronie
tarcze Stanów Pruskich, po drugi herb miasta. Akurat ten przykład tego egzemplarza w czasie wykładu nie byłem w stanie podać wartości, dlatego że jeszcze ta akcja się nie odbyła. W tej chwili już możemy powiedzieć, że wartość tej monety na aukcji w styczniu była ponad 1400 zł. Jeśli chodzi o odmianę, w zasadzie pozycję u Kopickiego, to mamy cały przekrój, około 30 pozycji od R do R8 i wyjątkowej rzadkości egzemplarze orzeł bez tarczy i bez miecza R z gwiazdką. Trzecia emisja miejskich szelongów Kazimierza Jagiellończyka, Elbląg. Były to jakościowo najlepsze szelongi, zawierające 0,327 g czystego srebra. I w stosunku do groszy to stanowiły 1 trzecią grosza. I w zasadzie ten parytet między szelongiem a groszem ustanowił się już tak na stałe i przez pozostały czas relacji nie zmieniały się. Oczywiście wartość tych obu monet spadała, nominałów, ale między sobą zależność ta 1 trzecia została utrzymana. Ten egzemplarz, który tu Państwo widzicie, to jest taki środek stawki, można powiedzieć. Kopicki przewiduje 7 pozycji od R3 do R7, to jest akurat R5, z odmianą, z krzyżem i kółeczkiem rozpoczynającym legendę rewersu. Natomiast najrzadsze, zamiast tych kółeczek, jest plus nad krzyż, plus nad orłem. Szelongi te były bite jeszcze po śmierci Kazimierza Jagiellończyka, natomiast no, już były znacznie gorsze, traciły na swojej wartości. Przejdziemy teraz do omówienia szelongów Zygmunta Starego. Wspomnimy o reformie monetarnej lata 1526-1530, z tym, że ona akurat nie dotyczyła samych szelongów, więc istotniejsze tutaj będzie przyjęcie uchwały Sejmu Malborskiego z 8 maja 1528 roku, gdzie Stany Pruskie odrzuciły krzyżacki system monetarny oparty na grzywnie chełmińskiej, a przyjęły koronny system monetarny oparty na grzywnie krakowskiej. Dotyczyło to mennictwa toruńskiego, lubelskiego, gdańskiego i królewickiego. Jeśli chodzi o zawartość srebra w tych emisjach, to w latach 1528-1576 z grzywny krakowskiej bito 159 szelongów trzeciej próby. Czyli to oznacza, że z 16 części tylko 3 stanowiły srebro, reszta to już była miedź. I waga przyjmujemy około 1,24 g, co przy tej próbie dawało nam 0,233 g czystego srebra w porównaniu z wcześniejszymi tymi emisjami toruńskimi, pruskimi 1 grama, czy choćby najlepszymi emisjami miejskimi Elbląga 0,327. Proszę zobaczyć, jak następuje pogorszenie zawartości srebra w tej monecie. Już w roku 1528 Toruń wyemitował szelogi ziemi pruskiej. I na tym wzorze wzorowały się kolejno inne mennice. Proszę zwrócić uwagę, że już tu jest to pierwszy szelong w polskim systemie monetarnym, jak również i pierwszy raz pojawia się nazwa szelong na monecie. Jeśli chodzi o Kopickiego, opisano 6 pozycji od minus do R6. I tu mamy już przykład szelongów miejskich Elbląga. Z przerwą 1530 do 1534 i później 1538-1539. Kopicki opisuje tutaj 7 pozycji dla każdego z lat od minus do R5, gdzie to R5 dotyczy właśnie końcówki pierwszego okresu, czyli 1534 roku. Kontynuacja mennictwa miejskiego, szelongi miejskie Gdańska. Widzimy tu kolejne lata emisji. Jeśli chodzi o Kopickiego, to jest tutaj około 30 pozycji opisanych od minus do R5 oraz wyjątkowo R z gwiazdką, a są to lata 1537 i ten ze znakiem zapytania omyłkowy 1549.
I tu już przechodzimy do szelongów zatonowania Zygmunta Augusta. Jest to dosyć ograniczona emisja, dlatego że w zasadzie dotyczy tylko szelongów miejskich Gdańska. 4 lata emisji. Kopicki przewiduje dla kolejnych roczników jedną pozycję od R3 do R4. Jak już wspomniałem, mennictwo Zygmunta Augusta, jeśli chodzi o szelongi, było dość ubogie, więc tu rozszerzyłem też o mennictwo Wolnego Miasta Rygi w tym okresie, lata 1563-1580. Pod koniec panowania Zygmunta Augusta Rzeczpospolita objęła wpływami Rygę jako wolne miasto Ryga i od tego roku 1563 zaczęła się samodzielna produkcja mennicza. I tutaj zwracam tylko uwagę na taką ciekawostkę, który wspomniał w swoim opracowaniu pan Dariusz Marzenta. Na obu tych stronach monety widzimy herby miasta. I na pierwszej jest herb średni, na drugiej mały. No, ten herb średni jest herbem ważniejszym i tam powinno się zaczynać też początek napisów atakowych. Proszę zwrócić uwagę, że jest dokładnie odwrotnie. Początek napisów zaczyna się na herbie małym. Jeśli chodzi o Kopickiego, to tutaj jest przewidzianych 30 pozycji, bez roku i omyłkowe, z datami przed i po i od R1 do R6. Jeszcze jeden chciałbym opisać przypadek, taki dość efemeryczny, mennictwa Zygmunta Augusta, jeśli chodzi o szelongi. To jest tak zwane szelongi inflanckie, chodkiewiczowskie. W ramach wojny o Inflanty, wojna północna toczona z Rosją, Danią, Szwecją w latach 1557-1570. Administratorem Inflant był wtedy Jan Chodkiewicz. Stąd ta nazwa zwyczajowa chodkiewiczowskie. Po wojnie wojska zaciężne zażądały zaułek żółdów w niebagatelnej kwocie 400 tysięcy talarów. No i żeby sprostać tym żądaniom, na zamku w Dunholm dokonano emisji tych szelongów. I oczywiście Kopicki to opisał w jednej pozycji, R3, pozycja unikatowa, efemeryczna. Oczywiście oprócz tych szelongów miną również i wyższe nominały. I po śmierci króla mamy jeszcze do czynienia z krótką emisją bez królewia, 1573. Jeśli chodzi o mennicę gdańską, bardzo ładne, starannie wybite monety. Moneta bita była w czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta, jednakże z tytulaturą tego władcy, dlatego uznawana jest za emisję pośmiertną. I jedna pozycja oczywiście w Kopickim R5. I ostatnie emisje, czyli emisje Stefana Batorego, które bym chciał w tym pierwszym cyklu omówić w ramach przeglądu szelongów. To jest może nie ujęcie chronologiczne, ponieważ wcześniejsze emisje, na przykład gdańskie, były, ale układam to w układzie takim, jak jest w katalogu, czyli pierwsze są szelongi koronne. I to są pierwsze w ogóle, jakie były szelongi koronne w historii szelongów. Emitowane w Mennicy w Olkuszu w latach 1579-1580. Ten wzór, który tu Państwo widzicie, jest tym pierwszym wzorem zawierającym herb Batorych, wilcze zęby, smocze zęby. On się nie do końca przyjął, a natomiast też istotna jest tutaj sprawa, że przy pierwszych tych emisjach 1578 zawartość czystego srebra w szelongach była 0,22, a już dosłownie 2 lata później przy tych nowych wzorach została obniżona do 0,20. Także to pokazuje kolejną degradację wartości szelongów w naszym systemie. I tu mamy ten drugi wzór, który już później przyjął się na dłuższy okres czasu o obniżonej zawartości srebra. Lata emisji 1580-1586. U Kopickiego opisanych prawie 30 pozycji w przedziale praktycznie pełnym od R do R8. Druga mennica koronna, emitująca szelongi koronne. Mennica w Poznaniu, lata 1583-1586. Kopicki opisał 7 pozycji przez R1, R6, R8. Monety znacznie rzadsze od wcześniejszych emisji Olkusza. No, może mniej estetyczne, ale bardziej poszukiwane.
Emisja oblężnicza, specyficzna, która w zasadzie powinna się znaleźć chronologicznie na samym początku, omawiając mennictwo Stefana Batorego, choć z drugiej strony ciężko przepisać te emisje mennictwu Stefana Batorego, dlatego że one powstały w zasadzie w opozycji do niego, emitowane w mennicy w Gdańsku, ponieważ Gdańsk jako jedyny nie uznał w roku 1576 Stefana Batorego królem, złożył deklarację wierności cesarzowi Maksymilianowi II. Skutkowało to oczywiście oblężeniem długotrwałym miasta przez 18-tysięczną armię. 12 grudnia 1577 doszło do zawarcia układu zawierającego obie strony. Gdańsk został zobowiązany do opłacenia kontrybucji 200 tysięcy złotych, złożenia hołdu, ale z drugiej strony zachował przywileje i autonomię. Emisja ta jest akurat najniższym nominałem, jaki był wtedy emitowany. No, z samej racji tej emisji nie widzimy tutaj na monetach podobizny króla, tylko został odwołany do instancji wyższej. Jeśli chodzi o opis Ukopickiego, to te szelongi opisane są jako R3 w jednej pozycji. I tu już mamy pierwszy oficjalny wzór szelongów miejskich bitych za Stefana Batorego, rok 1578, Kopickiego R1, jedna odmiana. Natomiast wzór ten nie do końca został zaakceptowany. Jak zobaczymy w następnym slajdzie, został zmieniony. I tu widzimy drugi wzór szelongów miejskich w Mennicy Gdańsku ze Stefana Batorego, który już później obowiązywał przez dłuższy czas, od lat 1579 do 84, z przerwą na jeden rocznik. Ewidentnie inny wzór, inna jakość, zastosowanie prasy walcowej Geblów. Geblowi zresztą uczestniczyli w tych pierwszych emisjach obleżniczych też, ale zostali usunięci z uwagi na podejrzenie defraudacji. Przeszli do obozu króla, jak widać, znaleźli ponownie zatrudnienie w Gdańsku. I te pozycje u Kopickiego, 5 pozycji, R, R7, to R7 dotyczy roku 1580. Emisje miejskie mennicy w Rydze za czasów Stefana Batorego. Ryga przechodzi pod opiekę Rzeczpospolitej w 1582. I mamy tutaj emisje w latach 1582-86. Są też egzemplarze bez roku lub z datą 1580. I jeśli chodzi o Kopickiego, to są to opisane od R, R1, R4, no i tylko R8 przewidziany dla tego 1580 i 83. I ostatni przykład szelongów Stefana Batorego, czyli szelongi ziemi pruskiej. Tu jest jedna mennica w Malborku. Dwa kolejne lata emisji, 1584-85. Widzimy od razu efekt zastosowania po raz kolejny prasy walcowej Geblów. Kopicki przewidział dwie pozycje dla kolejnych lat. Pierwszy rocznik R1, drugi R2. Na koniec tej pierwszej części dotyczącej szelongów polskich chciałbym przypomnieć takie krótkie zestawienie zawartości srebra w tych emisjach. Zaczynając od Kazimierza Jagiellończyka, szelongi pruskie wzorowane na szelongach krzyżackich zawierające około 1 grama czystego srebra. Później szelongi eblowskie, jak pamiętamy, te najlepsze emisje z możliwych miejskich. To jest 0,327 grama. Później w tej samej ordynacji bite za czasów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Szelongi zawierające średnio 0,233 grama. No i Stefan Batory, pierwsze emisje 0,22, już za 2 lata zmieniona do 0,2. Proszę zauważyć, że raptem ten okres czterech panowań i mamy już spadek wartości szelongów w zasadzie do 1/5. A to tylko początek tej drogi, na którą serdecznie Państwa dalej zapraszam.